Pierwszy komiks, który bym chciał wam dzisiaj przedstawić, jest to Sklepik z robotami Jakuba Dębskiego i Roberta Sienickiego z wydawnictwa Balego. Sklepik z robotami. Części z was na pewno coś to będzie mówić. Natomiast jeśli nigdy jeszcze nie słyszeliście o tego tytułu, ale kojarzycie na pewno nazwisko Jakuba Dębskiego, który jest bardzo znanym twórcą komiksu internetowego, znany ze swojego specyficznego stylu tak zwanych patyczaków, no to możecie mniej więcej wiedzieć, czego można się spodziewać po tym albumie. Robert Sienicki narysował te wszystkie tutaj komiksy, które mamy w środku. Roberta Sienickiego możecie oczywiście kojarzyć chociażby z komiksu internetowego The Movie. Natomiast czym jest właśnie ten tomik? To są właściwie prace jakby zebrane, ponieważ tutaj mamy 6 nowych historii i 3 stare historie, które zostały narysowane od nowa. Sam Sklepik z robotami opowiada właśnie o dwóch robotach D19 i B20. Jakby pomysł na nich powstał tutaj gdzieś miałem na ściądze napisane, zresztą na samym chyba komiksie również jest o tym wspomniane. To jest projekt, który powstał podczas właściwie zabawy, podczas bitew komiksowych w 2007 roku. Bitwy komiksowe to jest taka forma zabawy na festiwalach, gdzie mamy zadany jakiś temat przez prowadzącego właśnie te bitwy, no i uczestnicy muszą narysować w określonym czasie jakąś ilustrację, jakiś komiks właśnie związany z tym tematem i później wybierany jest przez widzów zwycięzca danej rundy. Sklepik z robotami, z kolei właśnie tak jak mówiłem, dwóch głównych bohaterów, D19 i B20. Jakby pierwsza rzecz, która mnie najbardziej zawsze intrygowała w tych komiksach, kiedy ja pierwszy raz z nim miałem styczność, to jest sytuacja, w której Jakub Dębski pisze scenariusz, natomiast nie rysuje ilustracji, no bo zawsze łączymy go z faktem, że on pisze swoje komiksy i je rysuje, czyli mamy ten taki właśnie bardzo specyficzny jego humor, wtedy jest taki właśnie miks zarówno jego umiejętności pisania tych śmiesznych rzeczy oraz oprawienie ich w odpowiedni sposób, taki bardzo specyficzny, który bardzo mocno współgra z jego narracją, jego żartami i tak dalej, więc kiedy jest zestawiony z innym rysownikiem, czy jego styl pisania nadal się sprawdza? Jak najbardziej tak. To jest oczywiście zupełnie inne wrażenie, zupełnie inne doświadczenie, jednakże widać po prostu po sposobie tego, jak są odpowiednio kadry poustawiane, jak przeprowadzana jest narracja. Widać tutaj to wszystko, co Kuba ma zawsze u siebie, tylko no wszystko jest tutaj teraz przedstawione ilustracjami Roberta Sienickiego, które są, że tak pozwolę sobie wyrazić, spot on. To jest taki kreskówkowy, kartonowy styl. Ja zawsze zwracam uwagi na w tego typu ilustracjach, bo to najbardziej mnie osobiście uderza w tego typu rysunkach. Emocje, w jaki sposób rysownik przedstawia emocje na postaciach, tak żeby te wszystkie żarty sytuacyjne, czy kiedy są jakieś specyficzne dialogi, jak pracuje mimika postaci, oczy, ruch ust i tak dalej. Robert sobie świetnie z tym tutaj radzi, świetnie współgra ze scenariuszem od Jakuba Dębskiego i wszystkie żarty, które są tu przedstawione, będą was bawić przez cały album. Będziecie na pewno wielokrotnie wracać do tych komiksów. W sumie chyba najlepszy mój ulubiony komiks z tej całej serii jest Zemsta Turysty, który chyba mam wrażenie, że chyba już kiedyś miałem okazję go czytać w jakiejś innej formie publikacji. Tak w wielkim skrócie jest to rzeczywiście tytułowa Zemsta Turysty, gdzie pewien pan chce utopić jednego z robotów za to, że nie dał mu wrzątku, ale może nie będę zbyt wiele zdradzać, bo jeśli
będziecie sięgać po ten album, to nie chcę wam oczywiście zepsuć radości z tych wszystkich żartów, które na was czekają. Jeszcze dwie rzeczy, które bym chciał bardzo mocno zaznaczyć. To jest taki bardzo specyficzny album, ponieważ będziecie przez niego brnąć, będziecie się śmiać i nagle nie zorientujecie się, kiedy on zacznie troszeczkę jakby zmieniać kierunek, troszeczkę zmieniać nastrój. Ten humor cały czas będzie, ale będzie szedł w takim zupełnie innym, niespodziewanym kierunku i to jest... W największym skrócie na tej zasadzie, że na początku będziemy się cały czas śmiać, będziemy się cały czas chichrać, ale potem gdzieś tak pod koniec będziemy się chichrać, ale w sumie z drugiej strony będziemy się zastanawiać, co tutaj nawymyślali twórcy, co oni za plot twisty tutaj ciekawe przygotowali, że jakim cudem nagle dotarliśmy z tego punktu A do tak odległego punktu Y. I nie mam na myśli, że nagle wszystko się zmienia i komiks totalnie jest czymś innym i to jest złe. Nie, chodzi mi jak najbardziej o taki pozytywny aspekt, gdzie naprawdę twórcy nas bardzo mocno zaskakują. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest humor i tylko i wyłącznie przeznaczony dla dojrzałego czytelnika. To nie jest komiks dla dzieci, mimo że ilustracje wyglądają całkiem przyjaźnie, śmiesznie. Tu gdzieś jakiś Mikołaj jest, króliczek na okładce. Nie. Dzieciom tego komiksu nie dajemy. I druga rzecz, którą bardzo bym chciał bardzo mocno pochwalić, to sposób przygotowania tego albumu. No oczywiście zarówno i Dem, i Belle, Robert Sieniński są bardzo wielkimi fanami kina i tylna okładka jest, właściwie przednia też, oprawa cała, przednia i tylna okładka są stylizowane właśnie na filmowe plakaty, z tyłu kredyty tak zwane, czyli listę płac mamy właśnie tak wypisaną jak na plakatach filmowych, taki bardzo specyficzny sposób. Czas trwania mamy również napisane 72 strony. Bardzo fajnie jeszcze pod względem designu całego albumu jest taka mała rzecz, a cieszy. Na samym dole każdej strony mamy takich kilkanaście sylwetek postaci i ich ilość jest adekwatna do ilości rozdziałów, które są ilości historii, które są w komiksie i za każdym razem jakby zmienia się aktywna ikonka, tak to w sumie najłatwiej bym mógł powiedzieć, w zależności od tego, którą historię czytamy. To są takie właśnie małe rzeczy, ale w kontekście całości sprawiają, że album staje się bardzo wyjątkowy. Zapamiętacie go na pewno z tego powodu. I ten design jak najbardziej tutaj pozytywnie wpływa na odbiór. Myślę, że fani Dema nie zawiodą się, mimo tego, że to on nie wykonuje tej ilustracji. No a oczywiście jeśli znacie też rysunki Belego, no to tym bardziej również nie sądzę, że poczujecie się zawiedzeni. Jak najbardziej ten komiks jest bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze narysowany. Specyficzne poczucie humoru? Tak, jak najbardziej, ale myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, pod warunkiem, że nie przeszkadzają mu oczywiście wulgaryzmy i czasem średniej dużej ilości krwi. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak polecić, jeśli kiedykolwiek będziecie mieć styczność, czy to w bibliotekach, czy sklepach, aukcjach, bo teraz nie jestem do końca pewien, czy sklepik z robotami jest na pewno jeszcze dostępny w normalnej dystrybucji. Jeśli się na niego natknięcie, koniecznie dajcie mu szansę, spróbujcie, na pewno będziecie mieć mnóstwo frajdy podczas lektury. Sklepik z robotami z wydawnictwa Belego.